Krzysztof, podsumujmy miniony sezon w twoim wykonaniu, na początku indywidualnie. No, indywidualnie był dobry, mi się wydaje. Chyba mi mało punktów tam do ósemki zabrakło, ale zakwalifikowałem się w challenge'u. Mistrzem Polski zostałem po raz trzeci. W parach zdobyliśmy z Bartkiem wicemistrza Polski także i no było ok, bez kontuzji przede wszystkim, cieszę się bardzo i też drużyna, mało zabrakło nam do playoffów, więc wszystko było ok. Byliśmy w tym środku tabeli i mam nadzieję, że za rok będzie lepiej. No właśnie, jeśli chodzi o rozgrywki drużynowe, Stal pokazała w tym roku charakter. Było ciężko, ale osiągnęliście ten cel. Utrzymaliście się w lidze, mimo tego, że byliście skazywani na porażkę przez wiele osób przed sezonem i faktycznie niewiele zabrakło do playoffów. Jeden punkcik. No tak, jeden mały punkcik i na pewno jest żal, ale tak mówię, to już jest przeszłość i teraz już trzeba patrzeć w przyszłość. Po dwóch meczach przegranych u siebie na torze już ludzie nas w całej Polsce skazywali, że będzie ciężko się utrzymać. My to mieliśmy w głowie i cały czas walczyliśmy o to, żeby po prostu nie zawieść kibiców ani klubu i zarządu i samych siebie, więc później ta wleczna kontuzja gapy. Moje mi się wydaje niesłuszne wykluczenie, bo tam nie było kontaktu z Pawlickim, był z tyłu. Też od razu dwa punkty nam wzięli i tak to wszystko się no tak wyszło później, że mieliśmy nie być w tych playoffach, jakoś to tak wszystko się działo przeciwko nam, ale tak jak mówię, za rok już doszedł Matej i powinno iść lepiej. No właśnie, jak oceniasz szanse Stali w sezonie 2014? Na pewno jakąś wysoką pozycję, tak jak co roku każdy klub się stara tą zimą zbudować ten zespół, budżet, wszyscy sponsorzy czy kibice liczą, mi się wydaje w każdym klubie, ale my jeździmy dla Stali Gorzów i staramy się właśnie dla Gorzowa zdobyć to pierwszy punkt, to są playoffy, a później jak najlepszy wynik. Krzysztof, jak się czujesz w roli kapitana drużyny? Dobrze, a po tych pierwszych przegranych meczach jakieś mi tam przychodziły myśli do głowy, że może jestem też za młody, bo przejąłem tą rolę potomku i wiadomo jakim golob jest Tomek zawodnikiem, więc a ja cały czas dążę do tego, żeby stać się chociażby w jakiejś tam części nim i biorę cały czas z niego przykład, on mnie w końcu do Gorzowa ściągnął, więc na pewno mam to w głowie, że jestem ten kapitanem i w momentach, gdy mi nie idzie i nie pasuje sprzęt, czy mam gorszy dzień, to mnie mobilizuje do tego, że ci juniorzy, bo są młodzi, patrzą na mnie i też na pewno koledzy z drużyny. Tak mówię, mamy tą trójkę zawodników z Grand Prix, Matej i Nils. Reszta powinna też dobrze jechać i powinno być ok. Jak będą wyglądać twoje przygotowania? W poniedziałek wracam do Anglii, bo jeszcze tam nie ma takich aż mrozów. Trochę testów mamy z silnikami na przyszły rok, jeszcze parę obiadę treningów. Później jadę dwa razy zawody crossowe i wrócę do Polski. I jak wrócę, to jeszcze troszkę odpocznę i zacznę już praktycznie od początku grudnia, tak jak co roku, treningi na sali, siłowni, basen, tenis, to co roku i to mnie nie zawodzi i nigdy mi nie brakowało siły w rękach czy kondycyjnie, więc zawsze na tych ciężkich torach to jestem zadowolony, jak jest ciężko i dziurawo, bo mi tam wtedy pasuje to i no, będę się trzymał tego samego schematu. Też jakoś tam specjalnie nie będę, rok temu na początek sezonu zrzuciłem za dużo kilogramów i praktycznie motocykl jechał tam gdzie chciał, a nie gdzie ja, więc teraz już będę się trzymywał tej wagi i tego wszystkiego tak jak było na dobrych ligach, czy jakbym wygrał Grand Prix w Cardiff, bo niewiele też brakło. Czego ci życzyć w przyszłym sezonie? No dobre jazdy i przede wszystkim szczęśliwie i żeby wszystko zagrało i pełnego stadionu w Gorzowie. Pozdrawiam wszystkich kibiców przy okazji. A właśnie co ty chciałbyś powiedzieć kibicom gorzowskiej Stali? Żeby nas wspierali i byli z nami i żeby był taki doping jak rok temu i wtedy już powinno iść z górki. Nieraz zawodziliśmy, ale tak jak każdy w każdej dziedzinie się staramy cały czas z całej siły i każdy pracuje ten cały tydzień na niedzielę, bo niedziela jest dla nas najważniejszym dniem, ponieważ Liga Polska jest dla nas najważniejsza i każdy się stara robić jak najlepsze punkty i dziękuję przy okazji wszystkim sponsorom, kibicom i pozdrawiam, do zobaczenia w marcu na stadionie.